Dzień dobry. Ja szczerze mówiąc, jak posłuchałem tego wszystkiego z rana, co tutaj się działo, to szczerze mówiąc nie wiem, co ja tutaj robię. Zakładałem, że jak zgłaszałem się na udział na tej konferencji, to miałem nadzieję, że będę mieć możliwość opowiadania wam o materialnym aspekcie tej cyfrowej kultury. Ale zamiast tego przyszedłem was zaprosić do współudziału i opowiedzieć wam o pewnej idei. Doktor Michael Mertens, jeżeli nie przekręciłem nazwiska, wspomniał o poszukiwaniu nowych metodologii w humanizmie. To może to, co ja będę prezentować, będzie właśnie tą drogą. Czy ktoś z was marzył kiedyś o eksploracji kosmosu? Albo oglądał program film Star Trek i myślał o podboju nowych cywilizacji, odkrywaniu nowych planet? Wszyscy czy nikt? Proszę ręce do góry. No dużo osób myślało o tym. Ale czy ktoś kiedyś myślał o tym, co by się stało, jakbyśmy tam wylądowali na tych innych planetach i co potrzebowalibyśmy, żeby tam przeżyć, żeby zbudować nową cywilizację? Bo statek, który byśmy przylecieli, pewnie by później odleciał, nie zostałby tam na zawsze. I szczerze mówiąc, pewien Polak, znaczy polskiego pochodzenia Amerykanin, Marcin Jakubowski, rozpoczął pewien projekt, który się nazywał Open Source, nazywa się do tej pory Open Source Ecology. I jest to projekt, którego celem było zbudowanie 50 maszyn przemysłowych od podstaw, które składają się na zestaw początkującej cywilizacji, tak żeby móc, można powiedzieć, kolonizować dowolne przestrzenie kraju, a może też w innym miejscu. Robił to wszystko w domenie publicznej, czyli wszystkie jego projekty, cała koncepcja i każda rzecz była open source'owa, czyli dostępna dla nas. Ja ze swojej strony, kiedy pracowałem w domu, robiąc różne ciekawe rzeczy, dla mnie one były ciekawe. Trafiłem na takie miejsce w internecie, które nazywało się forum. I na tym forum akurat ludzie wymieniali się pomysłami, projektami i współtworzyli rzeczy. Tam społeczność, która tworzyła to forum, w zasadzie robiła jedną bardzo ważną rzecz. Pomagała nie popełniać podstawowych błędów, zachęcała do eksperymentowania i umożliwiała współtworzenie. Było to forum osób, które robiły amatorskie systemy nagłośnieniowe, ale tam istniało kilka obszarów, które zrewolucjonizowało moje spojrzenie na świat. Wśród tych pierwszych rzeczy było finansowanie, a właściwie mówienie o grupowym współdzieleniu kosztów. Jeżeli myślimy o hobby, to zawsze to jest droga sprawa, zwłaszcza jeżeli mówimy o hobby związanej z elektroniką, mechatroniką, biotechnologią. I próg wejścia dla pojedynczej osoby jest bardzo wysoki. Natomiast w grupie możemy i kupić rzeczy, i nabyć rzeczy, których normalnie nie bylibyśmy w stanie zrobić. Na dodatek w grupie jest nam łatwiej tworzyć i możemy razem rozwijać pewne projekty. Tam też poznałem, na tym forum poznałem też technologię wytwórstwa cyfrowego, czyli tak zwanego CNC. CNC otworzyło mój świat na nowe możliwości. Budując pierwsze urządzenie sterowane numerycznie, mogłem samodzielnie wytwarzać przedmioty. I nie odkryłem tylko narzędzia, ale także środowisko makerów. Z jednej strony wspaniałą bazę projektów już gotowych, które mogłem przetworzyć i wyprodukować lokalnie u siebie w domu, a z drugiej strony ja mogłem po remiksie pewnego projektu oddać go z powrotem jakby do społeczności, żeby ktoś inny skorzystał z mojej modyfikacji. I moim końcem mojego świata był 2012 rok, bo 2012 rok był końcem świata według Majów. Oczywiście nic z tych planów się nie zrealizowało, ale internet zalała fala projektów i pomysłów takich postapokaliptycznych. Od kompendium survivalowych, po otwarte projekty piecy rakietowych, turbin wiatrowych, domków ze słomy, z gliny, z rzeczy wykonywanych generalnie z materiałów lokalnych, czyli samowystarczalność, lokalna ekonomia, to były rzeczy, które tak naprawdę wypływały z tego końca świata.
I uświadomiłem sobie, że ludzkie przetrwanie zależy w głównej mierze od umiejętności pracy własnymi rękami. Ale jak nabywać te umiejętności? W jaki sposób gromadzić też narzędzia? Szukałem cały czas odpowiedzi na to pytanie i w pewnym momencie w 2012 roku trafiłem na coś, co się nazywało Cohabitat, który w czymś, co się nazywało crowdfunding, zebrało wtedy w Polsce no dość sporą kwotę, ja muszę się odwrócić, bo nie pamiętam, jaka ta kwota była, 97 tysięcy złotych na oddolnie tworzoną konferencję, która odbyła się w Łodzi, której celem była lokalna autonomia, samowystarczalność, otwarte technologie. Miała na celu też pomoc, znaczy ludziom pomóc w tworzeniu naturalnych siedlisk, habitatów i budowaniu w oparciu o zasady funkcjonowania ekosystemów. Konferencja się odbyła. Przyjechało na niej wiele osób. Dla mnie takim, można powiedzieć, jednym z bardziej ciekawych wykładów był wykład twórcy FabLabu w Amsterdamie, który pokazał, że można robić rzeczy i dzielić się nimi publicznie. Tutaj opowiadał o drukarkach 3D. Cohabitat przyciągał też ludzi, którzy dzielili się pasją tworzenia, chęcią dzielenia się, potrzebą tworzenia autonomii i tak naprawdę rozwijania i dzielenia się pasjami. Razem możemy po prostu zrobić dużo rzeczy. Idee, które były przedstawiane na tej konferencji, były różne. Od tworzenia ubrań na zamówienie, szytych na miarę w czasie rzeczywistym, po tworzenie otwartych protez ułatwiających osobom o jakimś poziomie niepełnosprawności, po taką ciekawą teorię, jeżeli czegoś nie możesz otworzyć, to tak naprawdę nie posiadasz tej rzeczy. Zrodziła mi się pewna wizja, że chciałbym coś takiego, chciałbym w czymś takim uczestniczyć, ale gdzie to znaleźć? Szukając w odmętach internetu, nie trafiłem na nic, żeby w Lublinie działy się takie rzeczy, chociaż inicjatyw o podobnym charakterze można było coś tam znaleźć. Tylko zazwyczaj już się odbyły rok temu. Ale zacząłem szukać, skąd się wziął inspirację tych innych projektów. Znalazłem takie inicjatywy jak FabLab z Uniwersytetu MIT, jak inicjatywa magazynu Make Makerspace, fizyczne firmy w Stanach, tech shopy, hackerspacy. Starałem się ulokować to czasowo, mniej więcej zobaczyć, skąd to się wzięło, bo ten fizyczny aspekt cyfrowej kultury no, przebijał ewidentnie z tego. Zaczęły powstawać po 2000 roku, zaczęły powstawać programy, projekty i miejsca, w których można było zbadać, zobaczyć, jak treści i informacja zaczyna przebijać fizyczną reprezentację. Czyli już nie zaczęliśmy wrzucać danych do internetu, tylko zaczęliśmy te dane z internetu wyjmować, aby wytworzyć rzeczy, które możemy dotknąć. I wpływ dostępu technologii na poziomie społeczności lokalnej, połączony z globalną wiedzą, no tak naprawdę zaczął zmieniać świat. Mnie zafascynowały hackerspacy. O hackerspacach można opowiadać i opowiadać. Ja pokażę tak naprawdę dwa takie małe projekciki. Był taki dawno temu taki projekt RepRap, w 2005 roku on powstał. Była to koncepcja pewnego naukowca z Wielkiej Brytanii, który chciał stworzyć maszynę do szybkiego prototypowania, samoreplikującą się. I dzielił się tym pomysłem publicznie. Pewna grupa hakerów z New York City Resistors, z Hackerspace'u w Nowym Jorku, wzięła ten koncept, zaczęła się nim bawić i zrobiła drukarkę, ale zrobili drukarkę tym różniącą się od innych reprapów w tamtym czasie, że drukarkę gotową do przeniesienia na nasze biurko. Mogliśmy to kupić jako gotowy produkt, nawet jeżeli nasze umiejętności, można powiedzieć, modelowania przestrzennego były bardzo znikome. Dodatkowo stworzyli jeszcze całą infrastrukturę wokół tego produktu, która umożliwiała wymianę wiedzy, wymianę przestrzennych plików i każdy, kto wymyślił jakąś rzecz zmieniającą funkcję czegoś lub poprawiającą jakieś funkcje w domu, mógł się podzielić tym przedmiotem na portalu Thingiverse. Inni hakerzy w Tokio zrobili licznik Geigera. Jak myślicie, po co można zrobić licznik Geigera? Oni zrobili to jakby w specyficznym czasie.
zrobili to do rozwiązania pewnego problemu, który powstał w 2011 roku. W Fukushimie w wyniku dość dużej awarii elektrowni, która nastąpiła po ataku tsunami, można powiedzieć, powstał wyciek radioaktywny, ale rząd mówił oczywiście społeczeństwu, że wszystko jest ok, mamy wszystko pod kontrolą, ale jakoś nikt temu nie wierzył. Grupa hakerów z Tokio zaczęła tworzyć open source'owy licznik Geigera. Open source'owy jeszcze do tego powiązany z siecią. Dzięki temu mogli zbierać dane o fizycznej radiacji. W ten sposób powstał projekt, w tym momencie on się nazywa SafeCast, jak dobrze pamiętam, który w czasie rzeczywistym zbiera, monitoruje i pokazuje dane z liczników Geigera, które ludzie, i sam można powiedzieć, to jest Internet of Things liczników Geigera. Ludzie jeżdżą z nimi i zbierając dane, publikują je w jednym systemie, w jednym miejscu i możemy zobaczyć tak naprawdę, jakie jest fizyczne zagrożenie. Pomyślałem, że trzeba zebrać ludzi, którzy są zajawieni podobnie jak ja i zacząć budować taką przestrzeń też w Lublinie. Fundacja Cohabitat znowu stanęła jakby w tym temacie i w 2013 roku w czerwcu został ufundowany projekt, który na celu miał stworzenie FabLabu w Łodzi, ale w ramach jakby nagród dla uczestników tego programu było uczestniczenie w czymś, co się nazywało Cohabitat Make. Był to wielki taki, znaczy Cohabitat, przepraszam, nazywało się to Make Camp, było to takie wielkie spotkanie makerów z całej Polski, gdzie można było pracować nad różnymi rzeczami. Jak różnymi rzeczami? No to odwrócę się, bo nie pamiętam, co mam na zdjęciach, a tutaj mam strasznie małe. A więc zespół w górnym lewym rogu, zespół z FabLabu Trójmiasto buduje samowystarczalną energię wiatrową w formie małego wiatraka gromadzącego energię. Jan Cieśla przy pomocy swojego inspiratora inspirował się, żeby robić wspaniałe ekomeble. Grupa hakerów z Krakowa w górnym prawym rogu uczyła otwartej elektroniki. Zespół z Warszawy w samochodzie pokazywał drukarkę 3D, a w wyniku pracy zespołu hakerów i nocnego posiedzenia została wyprodukowana maszyna do rozlewania wódki. Podobno dobrze działała, widziałem tylko efekty jej działania, ale nie widziałem, jak ona działa. Natomiast mieliśmy tam też dużą grupę lubelską. Zespół z Lublina. Tutaj widać płomyczek skonstruowanego z puszek maszynki z gazowywania drewna. Adam trzyma kompostownik z żywą kulturą jakichś robaków, ale nie pamiętam, co to było. To były jakieś larwy jakiegoś dziwnego stworzenia, które ma fajną nazwę, ale niestety niepowtarzalną dla mnie. Ja uczestniczyłem w budowaniu parametrycznej ławki, która była specjalnie ergonomiczna, przystosowana do różnych zadań. Natomiast jeszcze inna osoba budowała drukarki 3D. No, było to bardzo inspirujące wydarzenie. I postanowiłem jakby odtworzyć tą przestrzeń, albo spróbować odtworzyć tą przestrzeń wspólnie z innymi ludźmi w Lublinie. W tym czasie zaczęły już powstawać takie przestrzenie w całej Polsce. Powstała ta przestrzeń w Łodzi. W Trójmieście duża grupa zaczęła współdziałać ze sobą i stworzyli podobną przestrzeń twórczą w Trójmieście. W zakład powstał w Poznaniu. Fabryka Pasji powstała w Zielonej Górze. Wytwórnia jest krakowska i ma troszkę inny charakter, ponieważ tworzą ją osoby, które mają, to jest taki coworking space, gdzie osoby z działalnością gospodarczą razem po prostu wynajmują dużą przestrzeń. W Warszawie Hackerspace i ostatnio powstaje Makerspace. No i w Lublinie powstały tak naprawdę dwie inicjatywy. Dwie różne grupy osób w dwóch różnych miejscach, ale w tym samym czasie tak naprawdę zachciała robić coś podobnego. Mnie zafascynowało robienie sprzętu, chłopaków zafascynowało programowanie. I tak stwierdziliśmy, że koniec końców mamy podobne cele, tylko różne sposoby ich realizacji. Więc dlaczego nie stworzyć czegoś razem? I tak razem stworzyliśmy byt, który nazwaliśmy Makerspace. Na samym początku jako byt prawny, ale
ten byt prawny umożliwił nam już powoli pracę w tym rzeczywistym świecie. I tak zaczęliśmy robić jakieś tam wspólnie inicjatywy w Lublinie. Takie barcampy away from keyboard, żeby po prostu informatycy mogli odejść od komputera, napić się Coca-Coli i porozmawiać o czymś przyjemnym i nie tylko o komputerach. Zaczęliśmy wspierać lokalne inicjatywy technologiami. Na TEDxie, jednym z TEDxów występowaliśmy i pokazywaliśmy technologię druku 3D. Czasami wspieramy takie jakieś większe targi i eventy, pokazując po prostu ten druk 3D jako kolejną rewolucję przemysłową od dołu. Robimy też warsztaty z programowania, z poznawania, z modelowania i poznawania właśnie tych nowych technologii. Ale jest to tylko możliwe dlatego, że pracujemy w grupie, że robimy to większą ilością osób. Pojedynczo nie bylibyśmy w stanie ani tego sfinansować, ani tego zrobić. W tym momencie sam nie mógłbym wynająć 90-metrowego mieszkania w samym centrum Lublina po to, żeby tam organizować eventy, po to, żeby tam rozwijać swoje hobby. Razem współdzielimy ten wysiłek, współdzielimy wysiłek utrzymania lokalu, organizacji wydarzeń. Mamy więcej narzędzi i wiedzy jako grupa, no i znacznie większe umiejętności. I zaczęliśmy tak naprawdę się dzielić. A czym się staramy dzielić? No, staramy się dzielić tym, co można zrobić. Możemy, po pierwsze, dzielimy się naszą wiedzą i kompetencjami, umiejętnościami. Poszukujemy pomocy, jeżeli coś się zepsuje, ale też tworzymy środowisko, które jest otwarte na popełnianie błędów. My na błędach się uczymy. Dla nas nie jest ważne osiągnięcie natychmiastowego wyniku, żeby od razu zrobić coś wspaniale i dobrze. Dla nas jest ważne, żeby popełniać błędy i na tych błędach się uczyć. I kolejna iteracja naszego pomysłu na pewno będzie lepsza. Może już rozwiąże ten problem, a może będzie po prostu kolejnym błędem, ale powodującym kolejną iterację. Możemy tam skorzystać z różnych narzędzi i naprawdę zrobić parę innych rzeczy. Funkcjonuje to na zasadzie finansowania oddolnego. To my, wpłacając nasze pieniądze, większą ilością razem umożliwiamy finansowanie tej przestrzeni, siedzenie i budowanie jej. Co nam to daje? Daje nam to aktualnie możliwość budowania różnego typu projektów, rozwijania się, a także spędzenia czasu razem, napicia się herbaty, wspaniałego lokalu w centrum Lublina i wspólny dostęp do niemal wszystkiego. Zobowiązujemy się też do pewnych rzeczy. Zobowiązujemy się zawsze do dbania o bezpieczeństwo swoje, innych i sprzętu. Staramy się traktować innych tak, jakbyśmy chcieli być traktowani. No i takie dla nas jest to dosyć ważne. Utrzymywanie i sprzątanie jest taką rzeczą, która nam kuleje, ale staramy się zawsze myć kubki po sobie. Ideą nasz, do czego dąży Makerspace, to jest, znowu sobie pozwolę zobaczyć się na obrazek, to jest wprowadzenie możliwości kreowania rzeczywistości cyfrowej poprzez budowanie modeli 3D z odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem. Dostęp do cyfrowo sterowanych urządzeń, tak żeby można było cyfrowy świat przelać na rzeczywiste przedmioty w sposób automatyczny i natychmiastowy. Dostęp do też prostych narzędzi, elektroniki, no i myślenia takiego otwartego. W tym momencie myślenie już mniej więcej mamy zapięte. Warsztat elektroniczny mamy taki całkiem pokaźny. Drukarki i pierwszą frezarkę już mamy zbudowaną. Będziemy się ciągle rozwijać. Ale też warto powiedzieć o problemach, jakie wyłaniają się w takiej grupie. O dłuższym i bardziej burzliwym procesie podejmowania decyzji, o pewnych problemach komunikacyjnych, no i o braku chętnych do brudnej roboty. Niechęci też do współodpowiedzialności finansowej i na samym początku też była u nas walka o władzę. Ciężko jest też egzekwować obowiązki w takiej grupie wolnomyślicieli. Często się okazuje, że wewnątrz grupy jest totalny chaos i nie wiemy, co się dzieje. Bo wszyscy tak naprawdę, którzy szukają przestrzeni tego typu, jednak są indywidualistami. Potrafimy współdziałać, ale musimy znaleźć ten wspólny cel. I
szukamy inspiracji, jeszcze mamy bardzo długą drogę przed sobą, ale cały czas się uczymy. I naszą ideą tak naprawdę jest wymyślić to, zrobić to i podzielić się tym, gdzie dzielenie się jest dla nas tak naprawdę najważniejsze. No i mam nadzieję, że kiedyś Was też tam spotkam i powymieniamy się różnymi rzeczami, opiniami i razem możemy naprawdę zrobić niesamowite rzeczy. Dziękuję bardzo.